Bełchatowskie Nadleśnictwo zaprosiło wszystkich miłośników grzybobrania na spotkanie pod nazwą Grzybowe Love. Piotr Kwec wprowadził uczestników wydarzenia w świat trufli. Towarzyszyła mu Ina, pies wyjątkowej rasy specjalizującej się w poszukiwaniu trufli. Podczas spotkania nie zabrakło także rozmów o grzybach trujących. Garść przydatnych informacji przekazał Justyn Kołek, grzyboznawca. Będzie właśnie takie z mojej strony prelekcje na temat grzybów, a w większości o zatruciach. I ja poza tym, że jestem grzyboznawcą, jestem też członkiem, założycielem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Właśnie wyjeżdżam do Lublina teraz, 20, 21, 22 na walne zebranie i konferencję naukową. Piotr też jedzie ze mną. I właśnie tutaj będzie więcej ode mnie, od mojej strony, o zatruciach. No właśnie, ale powiedzmy, może zróbmy taki krótki poradnik dotyczący grzybów, jak rozpoznać te grzyby trujące. No, jest to bardzo łatwe. Przede wszystkim jedna rzecz, bardzo ważna. Wszystkie grzyby, które zabijają, powodują te zatrucia cytotropowe, to jest uszkodzenie komórek narządów wewnętrznych, to są wszystkie grzyby z blaszkami, z tymi karteczkami, jak to grzybiarze mówią, na to od spodu kapelusza, ale przede wszystkim one są wszystkie smaczne. Są łagodne w smaku, przyjemne w zapachu, są przysmakiem zwierząt leśnych, dziko żyjących, roślinożernych, a tam są takie białka, trucizny, alfa-amanityna, falodyna. Tego się nie da rozłożyć w temperaturze wrzenia. Musielibyśmy uzyskać temperaturę powyżej 285 stopni, co nie jest możliwe domowymi sposobami. I dlatego są zatrucia. Same się to nasuwa taka myśl. Przecież jakby to było gorzkie czy piekące, nikt by tego nie jadł. Właśnie tutaj są te pomyłki często i boję się, że teraz może do tego dojść, bo nie było grzybów. A żeby grzyby były, to ważna jest wilgotność, deszcz. No i teraz mamy wielką obfitość, ale też od razu nie będzie tych grzybów. Trzeba odczekać gdzieś 10 dni, bo grzybnia to jest organizm żywy, a to, co my nazywamy grzybami, to są owocniki grzybni. I to musi troszkę odpocząć. Ta grzybnia teraz w tej ściółce, ona się troszkę dusi tą wodą. To musi obeschnąć, ta odpowiednia wilgotność, jak się właśnie pojawi, to pojawią się owocniki, my to nazywamy grzybami. I grzyby te z blaszkami, one potrzebują mniej troszkę substancji odżywczych, dlatego one się wcześniej pojawią. Natomiast te grzyby z rurkami, z gąbką, siateczką, one będą troszkę później. I właśnie grzybiarze, tacy zapaleńcy, czasami nie mając nic, idąc do lasu i z braku znalezienia tych właśnie rurkowych, które szukali, ze złości później biorą co popadnie. I co na drodze stanie, wycinają. A babcia mówiła, czy tam nie piecze, czy ślimak je, to jest dobre. Nie, właśnie to jest wielki błąd. Jeszcze taka jedna uwaga. Wszystkie grzyby z rurkami, z gąbką, siateczką, jest to rodzina borowikowatych i wśród nich nie ma grzyba śmiertelnie trującego. Ten szatan, co go nazywałem, to jest goryczak żółciowy. I on ma właściwości lecznicze. Antyrakowe, antybakteryjne, antysklerotyczne i jest niejadalny ze względu na gorzki smak. I tu na grzybach rurkowych możemy spróbować. Jeżeli gorzki, piekący, to jest albo lekko trujący, albo po prostu niejadalny. Wybierając się do lasu, pamiętajmy zatem o tym, by zbierać tylko i wyłącznie grzyby, które dobrze znamy. Jak zaznaczają specjaliści, nie należy zbierać tych młodych, to utrudnia określenie gatunku, oraz tych starych, które z kolei mogą być toksyczne. Często mam pytania, jak się grzyby zbiera, czy wycina, czy wyciąga. Drodzy Państwo, dla grzybni, ona się rozwija pod ściółką, to nie ma znaczenia. Ale przy zbieraniu grzybów blaszkowych, żeby się nie pomylić, jest właśnie taka sytuacja, że trzeba tego grzyba albo odgarnąć ściółkę, lub go wyciągnąć z ziemi. I tutaj pokażę na przykładzie muchomorów. Zobaczcie, tutaj mamy kilka gatunków muchomorów. Bo ludziom się wydaje, że muchomor to się kojarzy z trującym. Nie, to jest rodzaj, ważny jest gatunek. I tutaj właśnie gatunek dopiero określa, czy ten grzyb jest trujący, czy jest jadalny. Zobaczcie. Muchomor zielonawy, sromotnikowy i biały jadowity o zatruciach śmiertelnych, cytotropowych, co wspominałem. Muchomor czerwony, słabo trujący i ten muchomor plamisty ma tą samą truciznę, co tutaj ten muchomor, bo to jest muskaryna kwazibotanowy muscymol, tylko stokrotnie silniejszą. I tutaj są zatrucia neurotropowe, podrażnienie systemu nerwowego. Muchomor cytrynowy, zatrucia gastryczne, niegroźne. To jest dłuższe posiedzenie w ubikacji.
Muchomor twardawy, ja tutaj mam takie oznaczenia, na żółtych karteczkach są grzyby warunkowo jadalne. Co to znaczy? On wymaga obróbki termicznej i on w temperaturze wrzenia ulega, jego ta trucizna, która wywoła niegroźne zatrucia, ulega rozkładowi. I muchomor czerwonawy, jeden z lepszych grzybów jadalnych. I one wszystkie, muchomory, jak wychodzą z ziemi, są w jajkach. One są zamknięte w jajkach, ale tylko te śmiertelnie trujące pozostawiają taką skórę po tym jajku. Zobaczcie Państwo, to były zdjęcia robione, przygotowywane te grzyby. On jest młody, wyciągnięty całkiem ze ściółki, jest biały. Widzicie, jak sterczy ta skóra? A tego jest powiększone i ja go tutaj odgarniałem, żeby pokazać tą skórę. Natomiast tu tego nie widać, bo one już były duże. I zobaczcie, jakbym to odgarnął, taki coś się pojawi. Tak samo na tym białym jadowitym. Dlaczego te tylko mają, a te nie mają? Bo te jak wyjdą z tego jaja, wyskoczą, wyślizgną i jest gładki kapelusz. A te jak wyjdą, to z tego jaja zabierają na te kropki. I tworzą te kropki. I tutaj tylko jest ta bulwa, bo one są tak zwane bulwiaste. I tam w ziemi jest ta bulwa. I teraz jak zbieramy grzyby z blaszkami, to jest ważna uwaga, to musimy grzyby przynajmniej albo odgarnąć ściółkę lub wyciągnąć z ziemi. I jak sterczy ta skóra, to jest ten zabójca. I to jest bardzo proste i łatwe, ale grzybiarzom się tego nie chce robić. Widział, że ślimak nagryzł, ciach go, bo trzonów się nie bierze, kapelusze, żeby więcej się zmieściły. One są mylone najczęściej z tymi gołąbkami. Gołąbek zielonawy, modrożółty. Ryzyko jest takie, że to są grzyby mikoryzowe, które ważną rolę spełniają w lesie, bo uszlachetniają drzewa. Ale obydwa te jadalne, smaczne i te śmiertelnie trujące mają w symbiozie te same drzewa i rosną koło siebie. I dlatego jak odgarniemy ściółkę, wyciągniemy gołąbka, będzie prosty do ziemi. A ten będzie miał po prostu bulwę ze skórą, a te niegroźne lub jadalne tylko bulwę. I jeszcze jedna ważna rzecz. Blaszki. Bo ten muchomor jadowity jest często mylony z pieczarkami. Pieczarek mamy kilkanaście gatunków w Polsce, byle gdzie rosną. One nie prowadzą symbiozy z drzewami, ale mogą się pojawić w lesie. I teraz my patrzymy na blaszki od spodu. Bo jak jest pieczarka, za młodu będzie biała, ale później tak zwane to z nauki się nazywa, tworzy się hymenium i zaczynają się wysypywać zarodniki i wszystkie pieczarki mają brązowe. I najpierw są różowe, a później takie czekoladowe. A muchomory, wszystkie gatunki do starości zostaną od spodu białe. I na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy znaleziony grzyb jest przydatny do spożycia, lepiej pozostawić go w lesie.